Awe legiony, sława i chwała, z tej strony Młoteczka na waszych ekranach. Złodziej! Nie wiem jak wy, ale ja się cieszę. W poprzednim odcinku znalazłam notkę, w której było napisane: nigdy, przynigdy nie idź do ogrodu, gdyż tam zabijamy, palimy, chłostamy i gwałcimy. Dlatego też udam się do ogrodu, bo nie powinnam. Tak, to jest najlepszy plan, jaki mam na dziś. Czyli znaleźć się w ogrodzie, w którym nie być nie powinno. Świeczniki, a tutaj już ukradłam świeczniki. I tutaj jest pan, który leży na podłodze, gdyż ostatnio mu w tym pomogłam, jeśli tak to można nazwać. Jeśli pamięć mnie nie myli, aby dojść do ogrodu, musimy minąć kuchnię. Wstrętne podłogi tak strasznie człapią. Iść tędy i tutaj mamy ogród. Ktoś po nim łazi. I to nie jest dobre. Chyba poszedł. To brzmi trochę jak chodzenie po trawie. A może nie? Pełne skupienie, chyba mnie nie zauważył. Tak, poszedł gdzieś. To ja się zakradnę. Młode szczęki. Pole gdzieś tam. Nie tędy. Znajdźmy sobie gdzieś jakieś bezpieczne miejsce, z którego możemy poobserwować to, co się dzieje. No na pewno nie tutaj. Mamy dosyć ograniczone pole widzenia. On będzie tędy łaził jakoś gdzieś zaraz. Chyba nawet się zbliża. Poszedł na trawnik. Idzie. Oddala się. Stary, gdzie jesteś? 5 lat później. A, jest. Jest, skręca nawet w moją stronę. Mam nadzieję, że mnie nie zauważy. Cześć. Klucze. A, już mam 4 takie. Dzień dobry panu. Chyba pana tu zostawię. Być może nikt już tędy nie chodzi. Co my tu mamy? O! Mamy minę. Muszę sobie kliknąć, bo jak rzucę sobie minę pod nogi, to będzie słabo. Mamy tu coś. Też coś, co wydaje dziwne dźwięki, ale nie wiem, gdzie to jest. Chyba od tego. Nie wiem, jakieś żaby czy inne paskudy. Chociaż żabki są fajne. Dobra, to jak tutaj już wszystko ukradłam, pójdę sobie trasą tego pana. Zobaczę, co on tak patrolował ostro. Tam są te fontanny, do których raczej na razie nie powinnam iść. Skoczę sobie. O, strzała. Widzę kosmos. Czekajcie, czy da się tam wejść? Jest, dobra. Ale nie da się kucnąć. Ja. Ciekawe, jak to ktoś zrobił. Bo to nie jest jakiś dach czy coś, tylko to jest jakieś takie. Może to bug po prostu jest. Wygląda to co najmniej dziwnie. I taka śmieszna podłoga. No dobra, idę dalej. Ten dom ponoć miał być dziwny, więc nic nie powinno mnie zaskakiwać. O, każdy ma drzwi w suficie, czemu nie? Okej. Może da się tam wskoczyć? Da się. Trochę tu ciasno, jak w trumience. I można sobie kucnąć i mieć dziwnie ułożony pokój. Czuję się jak Spider-Man. Dobra. Kolejny świecznik. Ja nie wiem jak wam, ale mi to strasznego mindfucka robi. Awesome. Dobra. Czemu to takie... Aha, bo to w ogóle takie zrobione dziwnie.
Jeśli dobrze pamiętam, to nie będzie jedyne takie dziwaczne pomieszczenie, które w pewnym momencie sprawia, że chce mi się wymiotować. Jest tak trochę kosmicznie. Dobra, ja stąd wychodzę, zanim zwariuję. Ale trzeba przyznać, architekt odwalił kawał dobrej roboty. No kucaj, młociu. Oj, dupa mi się w to nie mieści, czy jak? Nie wyjdę stąd, utknę tu na zawsze. A jednak. Po prostu jakoś dziwnie stałam. Ops. Nie będę zamykać. Jeszcze ktoś tam utknie. Też nikogo nie było, ale... No dobra. Chyba, że jego tam wrzucę. To jest plan. Ja przepraszam, że tak przytroluję, ale... Stęskniłam się za Tiffem. Dawno w to nie grałam i wiecie... Różne dziwne rzeczy chodzą mi po głowie. O, chyba nie dam rady go tu wrzucić. Szkoda. W takim razie weźmiemy sobie do łapki pałkę. Trzeba się przyczaić. Wybadać wszystko. Wsłuchać się. Chyba nikogo nie ma. To idę. Okej. Mam wrażenie, że słyszę jakieś kroki, ale... Dobrze słyszę. Z której to strony? Zbliżają się czy oddalają? Teraz już chyba oddalają. Wydawało mi się, że przez chwilę ten ktoś chodził po trawie, więc... Możliwe, że gdzieś tutaj będzie łaził. Najpierw namierzę tego jego mościa. A później pozwiedzam fontannę. Myślę, że quick save to dobry plan. Ciesik polazł. Zbliża się. Tutaj na lewo chyba będzie trawa. Muszę przyznać, że nie wyszłam z wprawy. Mam cię. Zaniosę cię w jakieś bezpieczne miejsce, gdzie nie stanie ci się krzywda większa od tej, którą ci zrobiłam. Byłoby mi przykro, gdyby ktoś mnie pobił w robieniu krzywd. Dobrze, zarzucę tego pana tutaj. Wrzucę. Przeszukam jeszcze przy okazji. Chyba nic nie ma. No weź, że się rzuć tak, żeby było jakoś tak coś widać sensownie. Nie, chyba nic nie ma przy sobie. Szkoda, liczyłam na jakieś kurcze, nie wiem. Dodatkowe klucze, pieniądze, cokolwiek. No dobrze, to się tu poprzytulajcie. Wyglądacie razem pięknie. Jakby tańczyli balet. Nie wiem, czy widzicie, ale mają kocią japę na piersi. To na pewno byli jacyś młotodzierżcy. Nie mam żadnych wątpliwości. Bardzo mi przykro, że musiałam was tak urządzić. Oglądajcie mnie na YouTube. Dobra, lecę dalej. Znowu wydawało mi się, że coś słyszę, ale to nie. Niestety nie. Dobra, na pewno jak już tędy nie łazi. Co my tu mamy? Basenik. Czyli ja widzę w baseniku? Dobrze widzę. Troszkę ta woda taka paskudna. Lepsza niż była, ale... Przeszkadza odrobinkę. Czyli tak. Ten pan szedł tędy. Ja mam jakąś schizę dzisiaj. Ciągle słyszę kroki. Okej, tu jest jakaś studnia. Która gdzieś prowadzi. Krzaczki. A tą studnią pewnie da się przepłynąć tutaj. I
tam jest jeszcze więcej labiryntów. Słyszę kropki, dobrze słyszę. Nie widział mnie, powiedzcie, że mnie nie widział. Jest ślepy, głuchy i nienormalny. Nie widział mnie, prawda? Dobra, jest ślepy, głuchy i nienormalny. Ciekawe, czy... Dzięki za kasę. Wydawało mi się, że ktoś mnie zauważył, ale jednak... pełna schizofrenia dzisiaj. Przeniosę go w jakieś miejsce. Może już nie będę go targać tak daleko, bo tędy i tak nikt nie łazi. Ale go tutaj za róg wrzucę, żeby go nikt nie znalazł tak prędko. Dobra. W takim razie zanurkuję do studni. Jak słyszycie, dzisiaj sąsiedzi nie dają też za wygraną. Stukają i skrzypią drzwiami. Ja nie wiem, co z tymi ludźmi jest. Tak jak już wspominałam, chętnie wynajmę płatnego mordercę. Nie wierzę, że powiedziałam to publicznie. Teraz będą mieć dowody na mnie. Można sobie strzały pozbierać i... Co tu jeszcze dają? Można sobie popłynąć tędy. To popłynę. Okej, ja tu chyba wcześniej byłam, tylko że łaziłam dookoła. Niech mi spojrzę. Tak, chyba tak. Więc sobie tu wskoczę jeszcze raz, bo tam było jeszcze jedno przejście. Okej, i można sobie przepłynąć tędy. I tutaj mam dwa kolejne przejścia, dobra. W tym ogrodzie nie ma nic strasznego. Ja nie rozumiem, czemu nie wolno tu wchodzić. Trochę ciężko tu zanurkować. To jest strzałka. No nie. Nie tak chciałam. Przy odrobinie szczęścia nikt za mną tu nie wskoczy i nie popłynie. O, co to? To korzeń wystający. Dobrze. Teraz są troszkę bardziej ostrożni, więc pewnie nie naklepię im tak łatwo. Tak, i na pewno też stąd tak łatwo nie wyjdę. Więc pałka w dłoń. Trzeba będzie się tu troszeczkę inaczej porozglądać. Aha, ja byłam tutaj, popłynęłam tam, czyli oni są gdzieś w tamtych zakamarkach. Tutaj można z powrotem zawrócić do domu. A tutaj mnie nie było. Jeszcze sobie zajrzę tu. Tak, tutaj byłam. A tutaj są dodatkowe pomieszczenia. Dobra. Więc najpierw skoczę tutaj. Jest całkiem uroczo, muszę przyznać. Maki. Lubię maki. Okej. Fajnie mieć taką szklarnię w chacie. Tylko ja bym sobie jakiś tutaj, nie wiem, bujany fotel wstawiła jeszcze. Bardzo ładna lokacja. Ale niestety nic tu nie ma. Te rury tak dziwnie trochę w tych kwiatach, ale... Znaczy dziwnie wyglądają. Ale niech będzie. No dobra. Żabki i inne stworzonka. O, proszę. Ktoś tu obalał tanie wina. Szkoda, że butelki z winem nie zostawił. No ale trudno, będę musiała przyboleć. Zajrzę sobie jeszcze tutaj. Ja głupieję w tym miejscu, naprawdę. Aha. No dobra. Zobaczymy, co jest za tymi drzwiami. Jest zamknięte, ale przecież ja mam pierdyliard kluczy. Ktoś łazi. To chyba nade mną tam.
Kurczę, brzmi jakby całkiem blisko. Może to za tą ścianą po prostu. No dobra, zacznijmy od tego klucza. No. No proszę, i znalazło się winko. Ej, ale otwórz ten klucz, dziękuję. Znalazło się winko. Cholera, jak wezmę te butelki do łap, to zapewne narobię hałasu. Ale to się przyda. Wiatru mi się nie przyda raczej. No dobrze, tutaj... Co to jest? Worki z piachem pewnie. I winko. Tak jak podejrzewałam. Nie dość, że robi to chaos, to chaos i hałas, to nic się nie da z tym zrobić. Dobrze, tutaj byłam, tutaj byłam. Tutaj sobie mogę przejść. Więcej badyli. Więcej przedmiotów do rzucania. Tutaj mogę się umyć. O, 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 o! Dodatkowe drzwi. Niech no ja spojrzę. Co ja tutaj mam? Otworzę. Otworzę. Może to tu jest ta wielka tajemnica, której nikt nie może znaleźć. A? Ale tego dowiecie się w następnym odcinku Tifa. Tak wiem, moda na sukces. Pamiętajcie, że raz lama, zawsze lama. Myślę, że kolejny Tif będzie stosunkowo niedługo. Trzymajcie się. Cześć!